Dzień dobry. Proszę Państwa, dzisiejszy szczyt na Malcie składa się z dwóch części. Ta pierwsza część już za nami. Była poświęcona przede wszystkim problemom migracji, ale rozmawialiśmy również o tym, co w tej chwili w ocenie przywódców państw jest najistotniejsze, jeżeli chodzi o nasze relacje zewnętrzne. Oczywiście w dużym stopniu ta dyskusja była poświęcona relacji Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi. W drugiej części, która niebawem się rozpocznie, będziemy koncentrować się przede wszystkim na tym, co czeka nas w Rzymie, a więc będzie rozmowa o tym, co powinno zawierać, co powinien zawrzeć traktat rzymski, który z okazji jubileuszu będzie przyjęty na marcowym posiedzeniu w Rzymie. Kilka zdań na temat tej pierwszej części, jeżeli Państwo pozwolicie. A więc ja muszę powiedzieć tak, że deklaracja, która została przyjęta, stanowisko 28 państw dotyczące migracji jest dla Polski satysfakcjonujące, dlatego że z satysfakcją mogę stwierdzić, że zmiana kierunku filozofii dotyczącej polityki migracyjnej Unii Europejskiej w dużym stopniu, w bardzo dużym stopniu, wynikająca między innymi ze zdecydowanego stanowiska Polski, z tego, że cały czas podkreślaliśmy, że jest potrzeba zrewidowania tych decyzji, które zostały podjęte w Unii Europejskiej dotyczącej polityki migracyjnej i skoncentrowaniu się przede wszystkim w tej polityce na rozwiązywaniu problemu poza granicami Unii Europejskiej. Obrona granic zewnętrznych, pomoc humanitarna to jest cały czas ten model polityki migracyjnej, który forsowała Polska. I mogę powiedzieć, że ten nasz nacisk przyniósł dobry efekt, dlatego że dzisiaj w konkluzjach, które zostały przyjęte, właśnie taki model polityki migracyjnej jest wskazany. Mocno akcentowaliśmy, przekonując naszych unijnych partnerów, że problem migracji może być rozwiązywany tylko tam, gdzie on powstaje. I to stanowisko najczęściej w tej chwili właśnie wybrzmiewa w europejskiej dyskusji. My jesteśmy gotowi wspierać bardzo ambitną politykę migracyjną. Tą politykę migracyjną, która skupia się na rozwiązywaniu właśnie problemu poza granicami Unii Europejskiej. Jesteśmy bardzo aktywni, jeżeli chodzi o obronę granic, wspieranie tych państw, które mają w tej chwili ogromne zadanie przy zabezpieczaniu granic zewnętrznych Unii Europejskiej. I będziemy to wszystko kontynuować. Problem migracyjny nie przynosi bezpośrednich skutków w naszej części Europy, ale zgadzamy się, że państwa najbardziej narażone na humanitarne i polityczne skutki tego kryzysu muszą otrzymać europejskie wsparcie. I to jest wyraz naszej europejskiej solidarności. I Polska chce w tej solidarności europejskiej uczestniczyć, powiem więcej, chcemy być państwem w awangardzie europejskiej solidarności z tymi państwami, które tej pomocy humanitarnej i politycznej potrzebują. Ale też mówimy bardzo jasno, będziemy wspierać każdą ambitną politykę migracyjną. Liczymy jednak na to i to jest to nasz warunek, że i nasze oczekiwanie, że zostaną uwzględnione również nasze oczekiwania wobec wspólnego europejskiego systemu azylowego. W tej pierwszej części dzisiejszego spotkania, tak jak wcześniej wspomniałam, rozmawialiśmy również oczywiście o otoczeniu zewnętrznym Unii Europejskiej. W tej chwili Unia Europejska staje przed wieloma wyzwaniami, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. To są oczywiście wszystkie konflikty, które wokół nas mają miejsce, zarówno na wschodniej Ukrainie, Syrii, Libii, na Bliskim Wschodzie. Zagrożenie terrorystyczne, kryzys migracyjny. Państwa europejskie muszą wykazać solidarność, jak wcześniej powiedziałam. Państwa europejskie muszą przede wszystkim być skuteczne w swoich działaniach. Ale też musimy jasno powiedzieć, że pewne decyzje, które będą zapadały, wymagają ostrożności,
rozwagi i przede wszystkim głębokiego rozważenia interesów państw europejskich i poszczególnych krajów członkowskich. Przykładem takiej ostrożnej i skrupulatnej polityki powinna być nadal polityka wobec Rosji. Nie możemy zapominać, że wprowadzenie sankcji wobec Rosji było bezpośrednim efektem polityki Moskwy łamiącej prawa międzynarodowe. Nie będziemy zgadzali się na to, żeby te sankcje zostały cofnięte, dopóki nie zmieni się polityka Kremla. Spora część rozmowy została również poświęcona współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, z polityką, z administracją pana prezydenta Donalda Trumpa. Nasze stanowisko jest jasne. Unia Europejska musi szukać przede wszystkim dialogu i musi być zjednoczona w tych rozmowach. Nie trzeba straszyć administracją amerykańską, nie trzeba straszyć tym wbrew oczywiście poszczególnym stanowiskom poszczególnych polityków czy szefów państw, którzy mają różną ocenę czy opinię na temat tego, w jaki sposób w tej chwili administracja amerykańska będzie prowadziła swoją politykę. Polska stoi na jasnym stanowisku. Dzisiaj nie powinniśmy myśleć o tym, o czym myśli Donald Trump, tylko powinniśmy myśleć o tym, jakie my powinniśmy zaproponować formy współpracy Donaldowi Trumpowi i czego my oczekujemy. Jeżeli będzie taka jedność stanowisk, to Unia Europejska na pewno będzie tutaj jednym z ważnych graczy. Natomiast oczywiście dzisiaj jest wiele pytań, można stawiać wiele pytań, można mieć wiele obaw. Niemniej jednak nie można straszyć, nie można w tej chwili prowadzić do konfrontacji. Ci politycy europejscy, którzy próbują wywoływać takie poczucie strachu, czy też iść na konfrontację, nawet na razie tylko i wyłącznie w jakichś wypowiedziach medialnych czy listach, które są wysyłane, popełniają błąd. Nie można podchodzić do polityki ze Stanami Zjednoczonymi konfrontacyjnie. Natomiast trzeba szukać porozumień i trzeba tutaj jasno stawiać przede wszystkim własne oczekiwania. To jest stanowisko polskie, które przedstawiłam również w czasie naszej dyskusji. Najważniejsze sprawy dotyczące relacji ze Stanami Zjednoczonymi z punktu widzenia Polski to jest oczywiście kwestia bezpieczeństwa. Tutaj dla nas niepodważalną kwestią stają się ustalenia ze szczytu warszawskiego, szczytu NATO, które w znakomity sposób poprawiły bezpieczeństwo regionów i przez wzmocnienie flanki wschodniej, ale oczywiście również sprawy związane z handlem są niezwykle, niezwykle istotne i to jest drugi z tych priorytetów, który stawiamy. Przed nami trzecie spotkanie, na którym będziemy rozmawiali przede wszystkim o deklaracji rzymskiej, o przyszłości Unii Europejskiej. Trudno mówić przed dyskusją, przed debatą, jak ona będzie przebiegała. Ja w kilku zdaniach powiem tylko Państwu, czego oczekuje Polska i jakie z mojej strony zostaną złożone propozycje. Otóż uważamy, że że 60. rocznica podpisania traktatów rzymskich jest dobrą okazją do tego, żeby odnowić projekt europejski. I zamiast wykluczać z debaty publicznej coraz szersze grupy, rosnące grupy społeczne, które są niezadowolone z procesu integracji, musimy rzeczowo odpowiedzieć na każde słowo krytyki. Trzeba wyciągnąć wnioski z tych wszystkich kryzysów, które w ostatnich latach przetoczyły się przez Unię Europejską. Trzeba wyciągnąć wnioski również z Brexitu. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego wielu Europejczyków odrzuca dzisiaj proces integracji. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego
tak wiele kryzysów nie znajduje rozwiązania? Dlaczego w wielu przypadkach Unia Europejska jest bezskuteczna? Dlaczego nie ma szybkiej i skutecznej reakcji chociażby na takie zagrożenia jak kryzys migracyjny czy zagrożenie terrorystyczne? To są poważne wyzwania, przed którymi stoi Unia Europejska. Ale jeżeli pozostanie Unia Europejska niezmieniona, jeżeli nadal będzie w takim formacie jak do tej pory, to będzie oznaczało, że po raz kolejny te kryzysy będą pojawiały się i problemy, które dzisiaj ma Unia Europejska, nie będą znikały, a będą się pogłębiały. Dlatego doskonałym momentem właśnie w czasie spotkania w Rzymie będzie postawienie tej sprawy, pokazanie, że trzeba zacząć szukać reform Unii Europejskiej. Potrzebna jest zmiana, potrzebna są zmiany reguł funkcjonowania samej Unii Europejskiej. Musi na nowe Unia Europejska zbudować swoją wiarygodność. Potrzeba jest wzmocnienia kontroli narodowej, demokratycznej nad unijnymi procesami legislacyjnymi i politycznymi, ponieważ tylko wtedy zapewnimy państwom i obywatelom poczucie współzależności projektu europejskiego i szansę na przezwyciężenie rosnącej nieufności wobec Unii Europejskiej. To będą postulaty Polski, które będziemy prezentować. Dla Polski elementem tego przekazu powinna być przede wszystkim gotowość do debaty o zmianach traktatowych. Zamiast walczyć ze zmianą, powinniśmy stanąć na jej czele, nie bać się rozmawiać o zmianach, nawet o zmianach traktatów. Unia Europejska, sama Europa dzisiaj tego potrzebuje i wydaje mi się, że w tym duchu, jeżeli politycy europejscy będą potrafili podjąć takie ambitne zadanie, to uda się przeprowadzić naprawę Unii Europejskiej, a tego po prostu potrzebują wszyscy Europejczycy. Dziękuję bardzo.